这张贺卡送给您，这张贺卡送给您。这Tak, chłoba czytana w czwartym tonie. Zhang. Czytane w pierwszym tonie to klasyfikator dla przedmiotów płaskich, jak na przykład bilet, kartka czy gazeta. He ka. Najpierw sylaba w tonie czwartym, a potem w trzecim. Słowo to oznacza kartkę z życzeniami. Song. Czytane w tonie czwartym oznacza podarować lub wysłać. Gei. Dawać lub dla. Gei. Nim. Forma grzecznościowa oznaczająca pani lub pan. Życzeniami jest dla pani. Ta kartka z życzeniami jest dla pani. Naprawdę piękna. Dziękuję. Ta kartka z życzeniami. Dało w prezencie pani panu. Ta kartka z życzeniami jest dla pani. Posłuchajmy teraz ponownie wszystkich dialogów z dzisiejszej lekcji. 对话一. 您好，请问你们学校有没有班车？ Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy macie autobus szkolny? 我们这儿有班车. Tak, mamy. 对话二. 每天几点接送? O której godzinie odbierane i odwożone są dzieci? 早上8点去接, 傍晚5点送回去. Odbierane są o 8 rano, a odwożone o 5 po południu. 对话三. 端午节我们放3天假. Z okazji święta Smoczych Łodzi mamy 3-dniowe wakacje. 祝您节日快乐. Życzę radosnego święta. 对话四. 这张贺卡送给您. Ta kartka z życzeniami jest dla pani. 真漂亮，谢谢. Naprawdę piękna. Dziękuję. To już wszystkie dialogi na dziś. A teraz czas na tajniki chińskiej kultury. Tajniki chińskiej kultury. W Chinach dzieci między 3 a 6 rokiem życia z reguły uczęszczają do przedszkoli. Przedszkolaki spędzają większość czasu na zabawie, ale przy okazji uczą się też wielu rzeczy. Zajmują się rysowaniem, wykonywaniem prac plastycznych czy podstawami czytania. We współczesnym społeczeństwie, w którym konkurencja między ludźmi jest niezwykle silna, rodzice chcą, aby ich dzieci nauczyły się jak najwięcej w przedszkolu, co ma im dać przewagę nad rówieśnikami już na początku edukacji. Dlatego też popularne są przedszkola, w których można uczyć się gry na instrumentach, języka obcego czy też innych umiejętności. Na tym kończymy dzisiejszą lekcję. Jak zwykle mamy dla Was małą zagadkę. Jak zapytać po chińsku? Czy macie autobus szkolny? Jeśli znasz odpowiedź, napisz do nas na adres pol@cri.cn. Więcej informacji o naszych lekcjach znajdziesz na stronie internetowej www.cri.cn. My tymczasem się żegnamy. 再见. 再见.